Elo siomale, witam w kolejnym uniwersum na kanale. Dzisiejszą wisienką na naszym krowim placuszku okazuje się być wiewiór, choć większą uwagę plebsu zwróciła pewna niewiasta spod uniwersum Give Me Attention. People, attention, please, attention! Hello, I need attention! Zamknij mordę! Wszystko to w programie Ghost, sponsorowanym przez salamiaste suty bomby Dila. Chociaż nie. Boxdel został wyjebany, Goatsu, w sumie to sam się wyjebał, ale może poko po kolei. Goats, moi drodzy parafianie, jest programem, w którym popularny influencer, w tym sezonie akurat wiewiór, ma na celu zbajerować jedną z dziewczyn. Wybiera sobie spośród iluś tam, jedna zostaje wyjebana, a druga przychodzi do półfinału, lecz tylko jedna zgarnie główną nagrodę w postaci gówna w kokardce. Czyli w zasadzie to dziewczyny mają za zadanie zbajerować kolesia, ale ci również muszą dodawać oliwy do kaki. Myślisz, że mogłabyś zostać władczynią piekieł? Czy ja bym mogła zostać? No. Może ja już jestem. To pokaż, jak się zachowuje władczyni piekieł. Moje oczy! W pierwszej odsłonie mieliśmy do czynienia jeszcze z innym składem, a byli to Wojciech Gola, Sylwester Wardenga, Isaac i ulubieniec tłumu Mirabelka Baron. Wtedy to Błoński rozkręcał imprezkę, a panowie w pokoiku komentowali na bieżąco całe zajście. Co jest? Alkohol poszedł. Wow. Chyba jednym z bardziej zapamiętanych momentów programu jest ten, w którym to Aga Bobek przekupiła Błońskiego swoimi dwoma argumentami. Na wstępie chciałabym powiedzieć, że jestem mega odważna i lubię przełamywać bariery. I mam dla ciebie dwa takie w sumie mocne dosyć argumenty, które myślę, że cię przekonają. I myślę, że to są te argumenty. No cóż, z jednej strony głupio nie przepuścić, z drugiej, jakby powiedział, żeby wypierdolała, to też by było zabawnie, no ale nie byłoby cycuszków. Stety bądź niestety, program od studyjnej strony był pełen syfu i zawirowań. Największym twistem było odejście Boxdela ze względu na jajco związane z Pandora Gate. Statek opuścił również Sylwester Wardenga, a Isaac to już w ogóle płacze do poduszki. Jedyny, kto się uchował, to Wojciech Gola, który choć wesoły na zewnątrz, w środku zdaje się cierpieć z powodu śmieszków skierowanych w jego kierunku. W zasadzie wypadałoby nawet zrobić film z kompilacją najlepszych momentów z Goatsów. To, co się tam od Janie Banga, spokojnie można porównać do konferencji na Fame MMA. No ale okidoki, panie Bomb Deal Szeroki. Przejdźmy sobie do głównej jagódki na krzaczku rozpaczy. Pan Wiewiór. Cześć. Anita. Pan Wiewiór, jak wiadomo, rozpierdal system i konkurencję w drobny mak. Spokojnie można powiedzieć, że jest jednym z groźniejszych przeciwników w swojej kategorii wagowej, choć osobiście twierdzę, że napierdoliłbym mu bez większych spekulacji. A kto nowy, niech kliknie subskrybuj na dole w celu otrzymywania powiadomień o nowych filmach. W programie Wiewiór został posadzony na tronie, co zdaje się nawiązywać do jego wygranej na ostatnim turnieju Fame. Do tego odziany był w przebraniu rzymskiego cesarza, którego sam testosteron by się nie powstydził. Bądź pozdrowiony. Gdy jedna z adeptek ujawiła się dumnie, ten wystawił jej dłoń do pocałunku. Cześć. Anita. Mirabelka lekko zmieszała się na początku, trochę jakby puściła niezapowiedzianego cichacza. Jednak jej dzikie zmysły wzięły górę nad hecą i powiedziała, że ucałuje jego pierścień, jeśli on później pocałuje ją w pupę. I pierścień to znaczy ten, wiecie, na palcu, który sobie założył. Anita, a... Pocałuj. A pocałujesz mnie w dupę? Adept z Krainy Kukurydzy przyjął uczciwą propozycję, jednakże nieco chłopaczyna się rozkręcił. Gdy ta odwróciła się w jego stronę, Wiewiór zaczął podwijać jej sukienkę. Pocałujesz mnie w dupę? O, pocałuję. Pocałuję w dupę, patrz. O, mocno. A obiecasz na paluszek? No dobra. Pamiętaj, to jest obietnica nie do złamania. Co? Jak mam cię pocałować? Serio, że się odjęła? W sukienkę? I wiecie, z jednej strony miały ją pocałować w kuperek, więc umowa to umowa. Z drugiej, faktycznie może przesadził. Z trzeciej mańki, dziwnie się tak pytać, w jaki sposób ma pocałować. Czy w sukience, czy zdjąć jej tą sukienkę? Tym bardziej, że wspomniana Aga pokazała, co znaczy rozkręcać imprezkę. Z czwartej strony, jak wspomniałem, umowa to umowa, więc pocałujcie i wy mnie wszyscy w dupę. A najlepiej, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. O! To co mam zrobić? Przeprosić. Ludzie... Internety, jak to internety, dzielą się na różne frakcje. Jedni popierają Wiewiura, drudzy tą atencjuszkę i tak to życie się toczy na tym łezpadole. Potem wparował Wojciech Gola, by uspokoić sytuację. Ja nie dotknąłem, ale ona chciała, żebym ją pocałował w dupę. Ale to bo trzeba przez ubranie to zrobić. No ale w sukienkę to nie jest dupa, sukienka to sukienka, dupa to dupa, no dobra. No. Okej, no przepraszam. W ogóle rozwala mnie, jak Wiewiór w pewnym momencie taki smutny mówi sobie: no to niech nie mówi, żeby pocałować ją w dupę. No ale Wiewiór, to jest program rozrywkowy, a nie jakaś gra.
trafia! No dobra, ale po co mówisz pocałuj mnie w dupę, no? Z kolejnej mańki mogli sobie to wszystko ustawić, jak ustawiają sobie pionki na szachownicy. Co za problem wziąć jakąś dziewczynę i odegrać taki spektakl, ale jak to się mówi, mogła nie mówić, żeby pocałować ją w dupę. Warto wspomnieć o ostatnim turnieju Fame, gdy to wygrał 1,5 miliona złotych. Przez ostatnie miesiące chłopaczek płynął jak ten wróbelek na wietrze. Pojawiało się mnóstwo fotek z imprez w towarzystwie dziewczyna i nie tylko, a i komentował swoje rozstanie z byłą partnerką. W sieci nie brakło komentarzy o tym, że wiewiór stracił większość z wygranych pieniędzy. Po kilku miesiącach Maksymilian odniósł się do tych słów i zapytany przez Wojtka Gole, ile przepierdolił ich pieniędzy, odpowiedział: nie wiem, niedużo, z kilkadziesiąt tysięcy. Powiedział uśmiechnięty: wiewiór, powiedz mi, ile już? Już przepiłeś pieniędzy. Nie wiem, niedużo. Niedużo? Niedużo, jest kilkadziesiąt tysięcy. A to los. Wracając do Goatsów, warto omówić przypadek Josepha Bratana, który również pokazał, co znaczy poddymiać. Jedna z uczestniczek na starcie została wyjebana, co nie spodobało się Mirabelce. Ej, możesz tutaj stanąć? Mogę, dlaczego nie? Okej, okay. A teraz możesz pójść tam? Oczywiście, że mogę, dlaczego nie? Dziękuję ci bardzo. Ale ty jesteś chujem. Dzięki ci bardzo. A jesteś chujem, tu. Nawet nie wysłuchałeś mojego zdania o sobie. Pozostawiam wam adnotację do odcinka o tym panu. Klikajcie, oglądajcie i kanał koleżankom z pracy polecajcie. Elo!